Te wszystkie prezenty jeszcze dziś wyjadą w stronę Ukrainy. Fundacja Wolne Miejsce zorganizuje w Buczy Dzień Polski i Dzień Dziecka. Zbiórka prezentów trwała przez kilka tygodni. Mamy duży odzew, jeżeli chodzi o ludzi. Są bardzo zainteresowani. Ciągle napływają do nas ogromne ilości podarków dla dzieci z Buczy. No wiadomo, każdy chcę wspomóc takie dzieci, które zostały poszkodowane w wyniku wojny, więc jakby każdy z nas okazuje te człowieczeństwo i chce dać coś od siebie. Mamy zabawki, słodycze, artykuły papiernicze, bloki, kredki. Naprawdę wydaje mi się, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Dzień Polski i Dzień Dziecka odbędzie się w niedzielny poranek 28 maja w Buczańskim Parku Miejskim, a fundacja jedzie tam na zaproszenie mera miasta. Wolontariusze ugotują 1000 porcji zupy. Z Polski wyjeżdża ekipa 15 wolontariuszy po to, żeby ugotować tam pyszną zupę pomidorową z makaronem, taką typowo polską, słodziutką dla dzieciaczków. Będą ciasta od wielu naszych darczyńców, ale nie tylko to, bo jak Dzień Dziecka, to oczywiście prezenty. Zawozimy naprawdę całą furę pięknych rzeczy. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom od oczywiście Fundacji TVS, prezentów miast Katowice, Kołobrzeg, Olsztyn, Chorzów, Świętochowice. Wiele miast się włączyło. Bo Fundacja TVS wsparła wyjazd finansowo i nie po raz pierwszy pomaga osobom z Ukrainy, zarówno tu w regionie, jak i za granicą. Pomaga też oczywiście naszym rodakom. Z uśmiechem to mówię, że Fundacja TVS od wielu lat wspiera i pomaga wszystkim osobom, które znajdują się w kryzysie, które są w trudnej sytuacji zdrowotnej, materialnej. Priorytetem są dla nas zawsze dzieciaki, dlatego nie mogło nas zabraknąć przy akcji Dzień Dziecka dla dzieciaków z Ukrainy. Mamy nadzieję, że ten mały gest sprawi, że się uśmiechną, że chociaż na chwileczkę zapomną o trudnej sytuacji. Warto, żeby wspomnieć, że nasze działania nie byłyby możliwe dzięki wsparciu widzów w telewizji TVS, którzy mają do nas zaufanie. I to dzięki nim możemy zawozić dzieciakom prezenty, możemy pomagać, prosimy o więcej. A warto pamiętać, że drobne gesty, gdy złożą się w jedną całość, naprawdę potrafią zdziałać cuda.